rozchodzie. Pozwólcie, że usiądziemy. Dzisiejszą konferencję poprowadzą Julka Hanke oraz Jakub Kowalski. Pierwsze pytanie. Dlaczego zdecydowaliście się osadzić akcję waszego spektaklu w Paryżu? Jest tyle pięknych polskich romantycznych miast jak Kraków, Wrocław, Sosnowiec, Chorzów. Stawka Lina na motory. Dlaczego właśnie Paryż po raz kolejny, który jest motyw, który się pojawia w wielu filmach, sztukach? Że Paryż właśnie najbardziej się kojarzy jednak z miłością, bo to chyba pierwsze miasto. Takie no najlepiej wszystkim. Kajtek, ja cię proszę. Jednak jak ktoś mówi Paryż, to wiesz wszyscy miłość, wiesz Eiffla. Poza tym to piękno Sosnowca naprawdę trudno jest oddać, więc... Znaczy ja muszę powiedzieć, że jestem trochę onieśmielony siedząc tutaj po takim spektaklu. Nie wiem, czy to jest tylko moje zdanie, ale to dość trudne w odbiorze momentami. Są takie niuanse, których może nie do końca je zrozumiałem. Chciałbym teraz, żebyście mnie wyjaśnili. Na przykład była scena, to właśnie nie była Klara i Edmund, tylko był kolega, który rzuca tam swoją dziewczynę, tak? A ona potem zaczyna śpiewać. A właśnie potem on daje jej kwiaty tak jakby... Właśnie co? Tak, bo ogólnie chcieliśmy oddać... No mówcie, obydwoje się wypowiedzcie. Prawdziwa miłość, którą grali Matylda i Paweł, to jest ta prawdziwa miłość. A nasza z Szymonem była tylko taką sztuczną miłością, która nie ma racji bytu. Ale później czasami tak się dzieje, że chłopcy zrozumieją swój błąd i próbują to wszystko naprawić. Rzadko to się zdarza. Ale nie warto. Nie warto chodzić dwa razy do tej samej rzeki. To nie jest jeszcze to pytanie, ale czy Klara to było? Czas.
Klara. A, no to faktycznie, dobrze, ale w każdym razie chciałbym, żeby któraś z tych Klar nakreśliła mi jakby taki profil psychologiczny tej osoby, bo była to bardzo, nie wiem, roztrzepana kobieta, taka emocjonalna. Świadczy o tym choćby sytuacja, kiedy dziadek oddaje jej tomiki poezji, a ona wyskakuje na niego z twarzą i oskarża, że chciał ją bezczelnie rozkochać przez to, że oddał jej te tomiki poezji. Tak się nie robi. Przykładaliśmy. No i teraz myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby być
klasą taką, no, dyrektorą. Myślę, że w dobrym tonie byłoby teraz zakończyć, także jeszcze raz w gromkie brawa.